Krótko mówiąc, dzisiaj będzie o tym, co zrobić, aby diabeł się odczepił i żeby sobie poszedł, gdzie pieprz rośnie. Gdziekolwiek to by nie było. Jako chrześcijanie wierzymy nie tylko w Boga, ale również w Jego przeciwnika, którym jest szatan. Biblia wyraźnie mówi o tym, że szatan chodzi jak lew ryczący, patrząc, kogo by mógł pożreć, czyli robi wszystko, ażeby nam zaszkodzić, aby nas odwieść od prawdziwej wiary w naszego Ojca w niebie. Dzisiaj będę mówiła o tym, jak nie ulegać pokusom, co zrobić, aby nie słuchać diabła, nie wpuszczać go do swojego życia, aby mieć pewne narzędzia, pewne strategie, które możemy otrzymać prosto od Jezusa, poprzez przykład Jego życia, tak aby nasze życie było zaimpregnowane, zabezpieczone przed wpływem diabła. Bardzo lubię słowo strategia i w Biblii jest bardzo wiele wskazówek, które mówią o tym, jak mamy postępować, aby robić to mądrze, aby nasze życie było prowadzone w mądry sposób. Jezus przeżył pewną sytuację, która jest świetnym przykładem tego, jak powinniśmy postępować z diabłem i jak nie wpuszczać go do swojego życia. Któregoś dnia Duch Święty wyprowadził Jezusa w miejsce pustynne i sprawił, że diabeł mógł mieć przystęp do Niego i mógł Go kusić. To też nam pokazuje, że czasami są okresy w naszym życiu, kiedy musimy być wystawieni na pewien konflikt, na pewną konfrontację, tak aby to, jak żyjemy, sposób naszego życia był zweryfikowany przez to, co jest prawdą, tak byśmy mogli się określić, w co wierzymy i dokąd zmierzamy. To był właśnie taki moment w życiu Jezusa, kiedy przebywał sam na pustkowiu, bez wpływu innych ludzi i pościł. Modlił się, spędzał czas z Bogiem. W pewnym momencie odczuł, że jest głodny. Jego dyskomfort już był na tyle duży, że zaczął odczuwać głód. Pragnął coś zjeść. I w tym momencie wkroczył właśnie na arenę szatan. Szatan bardzo często wkracza w nasze życie w momentach, które są najmniej odpowiednie. Kiedy jesteśmy głodni, kiedy jesteśmy spragnieni, kiedy jest nam ciężko, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy wszystkiego dosyć. Jest to moment, w którym jesteśmy potencjalnie bardzo podatni, bardzo wrażliwi na to, aby posłuchać diabła, ażeby zrobić sobie jakąś drogę na skróty, ażeby po prostu sobie polepszyć w życiu, pocieszyć siebie, ułatwić. I oto, ta-tam, pojawia się diabeł, który próbuje kusić Jezusa w różnorodny sposób. Odnajdujemy tutaj trzy scenki, w każdej jest troszeczkę inny element, inny sposób kuszenia, ale również inna odpowiedź Jezusa, który radzi sobie z pokuszeniem, odpiera atak i zwycięża. Pierwsza scena to moment, kiedy diabeł widzi głód Jezusa i namawia Jezusa, żeby zamienił kamienie w chleb. Skoro jest Synem Bożym, skoro może korzystać z przywilejów, jakie daje mu tożsamość bycia Synem Bożym, to niech skorzysta z tego przywileju, niech użyje mocy, którą Pan Bóg go obdarzył i niech zaspokoi swoje własne potrzeby. I to było kuszenie numer jeden. Skoro jesteś Synem Bożym, skoro znasz swoją tożsamość i wiesz, że Bóg obdarzył cię mocą, to wykorzystaj tą moc, aby zaspokoić swoje własne potrzeby. My oczywiście też również jesteśmy bardzo często w takiej sytuacji, kiedy czujemy miłość do Boga, czujemy, że Bóg kocha nas, rozumiemy Bożą miłość i w związku z tym oczekujemy, że wszystko w naszym życiu się ułoży, że Pan Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby, bo przecież nam się należy. Skoro Bóg nas kocha, więc nasze potrzeby powinny być numer jeden u Pana Boga, jesteśmy Jego oczkiem w głowie, więc On powinien je zaspokajać. Wtedy Jezus odpowiada, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Tym samym odpiera atak, mówiąc, że mamy się żywić nie jedynie chlebem, mamy nie zaspokajać jedynie potrzeby naszego ciała, ale mamy odżywiać się tym, co mówi Bóg. Jezus po raz pierwszy tutaj cytuje Pismo Święte, wskazując diabłu na to, że źródło jego mądrości, źródło jego siły i zrozumienie, jaka jest sytuacja w jego życiu w tym momencie, jest zaczerpnięta z tego, co Bóg powiedział wcześniej. Jezus równocześnie wyżywa sam te słowa, pokazując diabłu, że wcześniej odżywił się Bożym Słowem, odżywił się tym, co Bóg do niego mówił i przez to miał siłę odeprzeć pokusę. Tak więc studiowanie Słowa, posilanie się Bożym Słowem impregnuje nas przed wpływem diabła. Zupełnie tak jak w psalmie pierwszym jest powiedziane, że błogosławiony człowiek, który rozmyśla dniem i nocą nad prawem Pana. Dniem i nocą oznacza, że zupełnie nie starcza nam czasu na rozmyślania na jakiś inny temat,
i przez to nie mamy czasu na grzeszenie, nie mamy czasu na uleganie pokusom, ponieważ nasz umysł, nasze serce cały czas jest wypełnione Bożym Słowem. I oto, tadam, scena numer 2. Diabeł przynosi Jezusa na szczyt świątyni i zaczyna cytować mu Pismo Święte. Diabeł bardzo szybko wyciągnął wniosek z tego, że dla Jezusa Słowo Boże jest najważniejsze i sam popisuje się elokwencją i znajomością Bożego Słowa, cytując psalm, mówiąc o tym, że przecież nic mu się nie stanie, przecież skoro jest Bożym Synem, to Bóg będzie go nosił na rękach, aniołowie nie dopuszczą do tego, ażeby cokolwiek mu się stało. Jezus jednak broni się, cytując Pismo Święte w ten sposób, że pokazuje diabłu, że nie jedynie słowa mają moc i mają znaczenie, ale słowa osadzone w pewnym kontekście. Nie wystarczy jedynie czytać Biblii, nie wystarczy ją cytować, ale trzeba znać Boży zamysł i Bożą wolę poprzez to, że studiujemy Boże Słowo w sposób dogłębny. Poznajemy nie tylko słowa, nie tylko gramatyczne struktury, nie tylko pewne pojęcia, ale łączymy różne zdarzenia, łączymy różne znaczenia tych słów, także odnajdujemy, co Pan Bóg miał na myśli, co Pan Bóg pragnie, aby w naszym życiu się działo. Tak więc nie wystarczy jedynie studiować Biblii, trzeba studiować ją w ten sposób, ażeby odnajdywać Boży zamysł, Bożą wolę dla naszego życia. Jezus broni się przed diabłem, stosując Boże Słowo w właściwym kontekście. Jezus znał nie tylko Słowo, ale również autora. I przez osobistą znajomość z autorem Bożych Słów, z autorem Biblii, możemy ostać się przed tym, co diabeł próbuje z nami zrobić. Są pewne zwiedzenia, są pewne manipulacje ludzkie, gdzie wykorzystywana jest nawet Biblia, gdzie wykorzystywane są dobre nauki, dobre dokonania ludzkości i na naszych emocjach, przez pewne połączenie faktów dokonywana jest pewna inwazja na naszych mózgach. Tak więc, aby móc się ostać, by móc wychwycić te nieścisłości, by nie dać się zwieść diabłu, musimy znać Pismo Święte w ten sposób, że poznajemy przede wszystkim jego autora. Osobiście zapoznajemy się z Bogiem, zaczynamy studiować Jego charakter, poznajemy Jego serce i wiemy, kim On jest. I scena numer 3. Diabeł kusi Jezusa, oferując Mu za jeden pokłon, że odda Mu wszelkie królestwa, wszelkie ludy, które są na świecie, jako królowi. Oczywiście odwołuje się tutaj do tego, co było powołaniem Jezusa, to, do czego Jezus został przeznaczony, kiedy tylko się urodził. Już nie mówi tutaj, jeśli jesteś Synem Bożym, dlatego że diabeł wiedział, że On jest Synem Bożym i wiedział, że został do tego stworzony, aby panować na całym świecie. Ale w tym przypadku oferuje Jezusowi drogę na skróty. Oferuje Mu drogę bez bólu, bez cierpienia, bez wyrzeczenia, bez krzyża. Chce, aby Jezus oddał Mu pokłon, zamiast oddawać hołd swojemu Ojcu i w ten sposób, ażeby osiągnął to, do czego został przeznaczony. Diabeł oferuje tutaj możliwość królowania Jezusowi, ale bez Ojca, bez oddawania czci prawdziwemu Bogu. I w tym momencie Jezus mówi do niego: idź precz, szatanie, dlatego że napisane jest: jedynie Bogu swojemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Jezus wskazuje tutaj, że źródłem Jego siły i drogą do wypełnienia Jego powołania jest oddawanie czci Ojcu, uznawanie Ojca za Króla, za Pana swojego życia. Zdecydowane opowiedzenie się za Bogiem, chęć służenia jedynie Ojcu powoduje, że Jezus ma siłę przeciwstawić się i z autorytetem rozkazuje diabłu, aby odszedł. W identyczny sposób my, zamiast zbiadolić, załamywać się, czasami wycofywać, narzekać na to, że diabeł cały czas nas kusi, możemy zająć pewną pozycję. Możemy uczynić Boga na pierwszym miejscu, oddawać Jemu pokłon, Jemu chwałę i przez to zyskujemy autorytet nad diabłem, aby mu powiedzieć: idź precz z mojego życia, zniknij, ponieważ ja chcę służyć jedynie Bogu. Kiedy jesteśmy po dwóch stronach barykady, siedzimy takim okrakiem na płocie i służymy Bogu, ale z drugiej strony też często słuchamy diabła, to jest to sytuacja, w której nie mamy autorytetu, gdzie diabeł ma do nas przystęp, gdzie może rościć sobie jakieś pretensje i wtedy żadne mówienie idź precz, żadne używanie święconej wody, żadne wieszanie krzyży czy świętych obrazków na ścianach nie pomoże. Dlatego, że diabeł wtedy wie, że ma przystęp do twojego serca i ma prawo, bo go posłuchałeś jeden, drugi, trzeci raz
i rości sobie te prawa podczas następnych okazji. Ale kiedy jesteśmy czyści, kiedy stoimy zdecydowanie po stronie Boga, tak jak to zrobił Jezus, który cytował Pismo Święte, ale nie tylko je cytował, nie tylko znał je w kontekście, nie tylko znał autora, ale przede wszystkim je wyżywał w swoim życiu, czyli praktycznie je demonstrował. To było oczywiste dla diabła, że on nie ma żadnej władzy nad nim i że musi odejść, kiedy Jezus powiedział: idź precz, szatanie. W liście do Jakuba jest powiedziane: poddawajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Również tutaj jest identyczny efekt. Kiedy diabeł odszedł, kiedy Jezus się przeciwstawił mu, to przystąpili aniołowie i mu usługiwali. Tak samo w naszym życiu się dzieje. Kiedy opowiadamy się zdecydowanie za Bogiem, poddajemy się Bogu, uznajemy Boga za naszego króla, to możemy z autorytetem rozkazać diabłu wynosić się z różnych dziedzin naszego życia i on musi to zrobić. Wtedy do naszego życia może przyjść Duch Święty, mogą przyjść aniołowie. Bóg może robić wspaniałe rzeczy z nami, ponieważ jesteśmy czyści, ponieważ opowiedzieliśmy się za Nim, a nie daliśmy przystępu diabłu. Okej, teraz podsumowanie. Po pierwsze, obroną przeciwko diabłu, przeciwko jego różnym atakom, pociskom, które próbuje w naszym kierunku wystrzeliwać, jest poleganie na Piśmie Świętym. Znajomość Bożego Słowa, ale nie wybiórczo, nie studiowanie jedynie fragmentów, które nam się podobają, nie jedynie uczenie się na pamięć czy bezmyślne cytowanie, ale studiowanie w ten sposób, by Pismo Święte, bo Boże Słowo stało się naszą rzeczywistością, byśmy poznali autora, byśmy poznali jego zamiary, jego wolę, jego marzenia, jego pragnienie, jego charakter, jego serce. Dopiero taka znajomość Bożego Słowa może wypierać fałsz, fałszywe słowa, nieprawdziwe rzeczy, o które żeśmy usłyszeli od innych ludzi, które dopiero takie zrozumienie Pisma Świętego zaczyna pełnić taką rolę uzdrowieńczą w naszym życiu. Po drugie, nie tylko rozumienie Bożej woli, ale przestrzeganie Bożych słów, czyli wprowadzanie ich w czyn. Nie wystarczy jedynie rozumieć, co jest właściwe, ale trzeba to zacząć robić. Niepozwalanie diabłu, aby wcisnął się nawet na centymetr w nasze życie, jest możliwe dopiero w momencie, kiedy wypełnimy siebie Bożą prawdą, która jest realizowana w naszym życiu. Tak? Czyli w każdej sytuacji zaczynamy wprowadzać słowa w czyn. Po trzecie, przeciwstawianie się diabłu w autorytecie. Jest to możliwe, kiedy znamy Boże Słowo, kiedy wyżywamy je na co dzień, kiedy chodzimy w posłuszeństwie, to mamy moc powiedzieć: diable, precz, wynoście się demony z mojego życia, nie chcę was słuchać, nie chcę was widzieć. Mamy moc, aby oczyścić atmosferę wokół siebie w naszym domu, ponieważ Duch Święty może mieszkać w nas. Ponieważ żeśmy wymietli domek naszego serca, on jest oczyszczony i wtedy Bóg może tam mieszkać w wszelkiej obfitości. Im częściej słuchamy Boga, im jesteśmy częściej posłuszni, tym rzadziej diabeł będzie do nas przystępował, ponieważ będzie wiedział, że nie ma możliwości, by nas kusić. Im częściej będziemy słuchali diabła i dawali mu możliwość wpływania na nas, tym częściej on też będzie przychodził, pokusy będą stawały się coraz silniejsze i bardziej nie do odparcia. Tak więc budujmy się na Bożym Słowie, poznawajmy autora Bożych Słów, poznawajmy go osobiście i egzekwujmy władzę, którą Jezus przekazał swoim uczniom nad demonami, nad diabłem. Tak jak on deptał wszelkie potęgi nieprzyjacielskie, tak samo przekazał tą władzę nam, byśmy nie pozwalali diabłu igrać z nami, byśmy wyznaczali granice, nie pozwalali mu wchodzić w nasze życie i robić bałagan.